Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Razem ze mną jest pan poseł Tadeusz Aziewicz, a spotykamy się z Państwem w związku z bezpieczeństwem Polski, które dzisiaj dla nas wszystkich, na pewno nie tylko tutaj w Sejmie, ale dla wszystkich Polek i Polaków jest po prostu najważniejsze. Polki i Polacy dzisiaj mają poczucie zagrożenia i chcemy, żeby to poczucie zagrożenia było jak najmniejsze. Jak Państwo wiedzą, polski rząd planował, nadal planuje sprzedaż polskich stacji grupy Lotos. Polskie stacje mają przejść w ręce Węgrów, a docelowo nie wiemy, czy przypadkiem nie wpadną w ręce putinowskiego reżimu. Ta sytuacja na pewno nie poprawia poczucia bezpieczeństwa i samego bezpieczeństwa Polek i Polaków, nie poprawia bezpieczeństwa energetycznego Polski i nie poprawia bezpieczeństwa Polski w ogóle. Dlatego dzisiaj w związku też z ustawą, która jest procedowana właśnie teraz w podkomisji obrony, składamy poprawkę, która zastopuje wyprzedaż polskiego majątku narodowego, zastopuje wyprzedaż polskich stacji Lotosu, przynajmniej na ten okres konfliktu zbrojnego, który toczy się u naszych granic. Dzisiaj, składając poprawkę do ustawy o obronie ojczyzny, mówimy sprawdzam. Mówimy sprawdzam temu rządowi i wszystkim posłankom i posłom Prawa i Sprawiedliwości, czy rzeczywiście bezpieczeństwo Polski leży im na sercu, czy rzeczywiście bezpieczeństwo Polek i Polaków jest dla nich najważniejsze. Nie mamy żadnych wątpliwości, że dzisiaj nie może dojść do prywatyzacji Lotosu, do wyprzedaży Lotosu i oddanie Lotosu w ręce ludzi, którzy współpracują z Putinem, którzy współpracują z reżimem, którzy współpracują z dyktatorem, bo wiemy, jak takie współprace mogą się skończyć, a dla nas mogą się skończyć bardzo, bardzo źle. To jest poprawka, jak Państwu, żeby też wszyscy wiedzieli, o co chodzi, ją odczytam. To jest, tak jak wspomniałam, poprawka do ustawy o obronie ojczyzny, czyli do sejmowego druku 2052, która mówi następująco. W rządowym projekcie ustawy o obronie ojczyzny po artykule 658 dodaje się artykuł 658a w brzmieniu. W przypadku wystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską z wnioskiem o podjęcie konsultacji w trybie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 roku w okresie 180 dni od dnia złożenia wniosku zakazuje się sprzedaży mienia spółek, o których mowa w artykule 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Podkreślam, ta poprawka to sprawdzam dla partii rządzącej, dla wszystkich posłów i posłanek i liczymy na przyjęcie tej poprawki na podkomisji, komisji i później na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Mogę jeszcze? Szanowni Państwo, w czasie wojny, która dzieje się na naszej wschodniej granicy, nie sprzedaje się strategicznych aktywów Skarbu Państwa. A do takich należy grupa Lotos, w tej chwili rozbierana i wyprzedawana. Wyprzedawana między innymi na rzecz węgierskiego łącznika Putina, czyli Orbana. Jak wiecie Państwo, w czasie próby poznajemy, kto jest przyjacielem, na kogo można liczyć, a gdzie należy zachować daleko idącą ostrożność. Znamy wypowiedzi Orbana dotyczące Polski, które wypowiedział w ostatnim czasie. To wszystko nakazuje bardzo daleko idącą ostrożność. Fuzja, czyli de facto, jak już wspomniałem, rozbiór i wyprzedaż Lotosu jest przez nas kwestionowana od dawna i była mocno krytykowana również w czasie pokoju. Wydaje się, że w czasie wojny u naszych granic złapanie oddechu na 180 dni, bo taka jest treść tej poprawki, jest w interesie publicznym. Jest to polska racja stanu, również pomorska, bo my jesteśmy z Pomorza. Dziękuję, prosimy o pytanie. Pani poseł, chciałam zapytać, czy decyzja o sprzedaży części majątku Lotosu nie była przypadkiem warunkowana przez Komisję Europejską? I czy waszym zdaniem sprzedaż do Sojuszu
Komisja Europejska nie wtrącałaby się w nasze sprawy, gdyby nie próba przejęcia przez Orlen Lotosu. Ja pamiętam czasy, kiedy jeszcze sprawowałem funkcję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i rynek paliwowy w Polsce był budowany w ten sposób, żeby w Polsce zaistniały dwa centra, które są w stanie realnie konkurować ze sobą. Ponieważ Orlen podjął wysiłek zbudowania takiego quasi monopolu, Komisja Europejska narzuciła drakońską konkurencji dwóch państwowych bytów zależnych od Skarbu Państwa. Jeżeli ten scenariusz się spełni, będziemy mieli de facto państwowy Orlen, pokawałkowany Lotos i pokawałkowany tak, żeby wzmocnić strategicznych konkurentów Orlenu. Bo jednak jeżeli chodzi o Europę Środkową, MOL jest strategicznym konkurentem Orlenu. Jeżeli rzeczywiście zostanie przyjęta ta poprawka, nie ma żadnego problemu z Komisją Europejską i warunkami. Ten warunek został nałożony w efekcie pomysłu pana Obajtka, popartego przez pana Sasina, żeby w Polsce zbudować monopol paliwowy. Komisja Europejska chroni konsumentów, narzucając takie warunki, ale gdyby nie było takiego zamysłu, tego by nie robiła i nie będzie robiła. Jeżeli rząd odstąpi od wyprzedaży i rozbioru Lotosu, Komisja Europejska tylko się ucieszy. Z Saudyjczykami problem jest bardziej skomplikowany, bo jeżeli chodzi o dostawy ropy z Arabii Saudyjskiej, możemy te dostawy uzyskać bez manipulacji na kapitale Lotosu. W tej sytuacji, jaka w tej chwili jest projektowana, czyli 30% dla Saudyjczyków udziału w naszej rafinerii, pakiet zarządczy, połączona z jednoczesnym porozumieniem strategicznym o dostawach ropy, może budzić wątpliwości w kontekście prawa antymonopolowego, bo Komisja tworzy konkurenta nie po to, aby zawierać z nim strategiczne alianse. Także ja tu też widzę słabości. Szanowni Państwo, ja może jeszcze dodam, że no wszyscy mieliśmy świadomość, przynajmniej duża część z nas, że te warunki Komisji Europejskiej są bardzo wymagające, dla wielu z nas wręcz zaporowe. Ale sytuacja też się zmieniła, to znaczy mamy wrażenie, że po prostu dzisiaj wszyscy także w Klubie Prawa i Sprawiedliwości mają przekonanie, że to jest transakcja, która zagrażałaby bezpieczeństwu Polski. I ta nasza poprawka to jest szansa wyjścia z twarzą tego rządu, też wyjścia z twarzą przez Daniela Obajtka z tej sytuacji, z tej transakcji, która po prostu nie może dojść do skutku w czasie zagrożenia, poważnego zagrożenia bezpieczeństwa Polski. I chcemy dać szansę wyjścia z twarzą. Apelujemy do wszystkich posłanek i posłów Prawa i Sprawiedliwości o poparcie tej poprawki i przynajmniej odłożenie tej transakcji na te pół roku, na te wskazane 180 dni, bo jeśli do tej transakcji dojdzie, to wielu w rządzie może tego po prostu jeszcze żałować. Zwracam uwagę na to, że świat w tej chwili zmienia się na naszych oczach. Nie wiemy do końca, jak będzie wyglądał po wojnie na Ukrainie. Nie wiemy do końca, jak będzie wyglądała polityka klimatyczna świata, nie tylko Unii Europejskiej. Więc w tej sytuacji podejmowanie decyzji o zbyciu strategicznych aktywów uważam za sprzeczne z polską racją stanu.